Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Nie ukrywam, że dla mnie bardzo ważny dzień, bo zaprezentujemy dzisiaj efekt pracy w prawie roku całego zespołu i podkreślę tutaj, że nie tylko pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza, ale staraliśmy się włączyć tutaj środowisko cyklistów, drogowców, osoby, które są merytorycznie do tego przygotowane, aktywistów rowerowych, tak aby rzeczywiście wszyscy mogli się wypowiedzieć na temat docelowej sieci ścieżek rowerowych w Nowym Sączu. Pragnę podkreślić, że oczywiście jest to pewien model, do którego będziemy chcieli zmierzać, natomiast tempo będzie oczywiście uzależnione od możliwości technicznych, finansowych, pozyskiwania środków, możliwości także inwestycji, które się toczą w trakcie również już tych dwóch lat i następnych lat będą się toczyły drogowych. Mam nadzieję, że te ścieżki, ta cała sieć powstanie. Chodziło po prostu o to, żebyśmy nie robili tego chaotycznie, tylko żeby to był jakiś plan, który będziemy realizować systematycznie, konsekwentnie po to, żeby wspierać rzeczywiście rozwój idei jeżdżenia na rowerze, żeby wspierać tutaj także rozwój rekreacji takiej rowerowej, wspierać tych, którzy chcą porzucić samochody, którzy chcą przesiąść się na rowery, którzy uważają, że ta forma rekreacji jest rzeczywiście bardzo dobra, a widzimy nie tylko w Nowym Sączu, ale w całej Polsce, że rzeczywiście rowerzystów coraz więcej, wszyscy kochamy ten sposób spędzania czasu, jest bardzo zdrową także formą, a to bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Dlatego towarzyszy mi dzisiaj prezes Sądeckiego Towarzystwa Cyklistów, pan prezes Wojciech Molendowicz, który również brał udział w tych pracach i nadal będzie oczywiście czuwał nad całym projektem, a także prezes firmy City Design, pan Grzegorz Mirek, osoba, która jest fachowo przygotowana do tego, żeby także pracować nad tego typu projektami, jednocześnie aktywista rowerowy, którego często bardzo widzimy na ulicach Nowego Sącza na rowerze, dlatego cieszę się, że bardzo szeroko, bardzo wiele środowisk bierze udział w tym projekcie. Na końcu całej prezentacji pokażemy adres, udostępnimy adres mailowy, na który będzie można przesyłać uwagi do zaprezentowanego materiału, przekazywać własne sugestie. Chcielibyśmy, żeby jeszcze dodatkowo szerokie rzesze mieszkańców Nowego Sącza brały udział w tych konsultacjach społecznych, zanim ostatecznie jako prezydent miasta zatwierdzę ten projekt do realizacji. Bardzo proszę może pana prezesa Wojciecha Molendowicza o zabranie głosu. Dzień dobry, witam serdecznie. Przyjechałem do ratusza dzisiaj na konferencję o ścieżkach rowerowych rowerem. Pokonałem 1500 metrów ze swojej redakcji i te 1500 metrów pokonałem 3 razy szybciej, niż bym jechał samochodem. No, kolega się nie zgadza, ale ja to policzyłem. Bardzo jest nam miło, że prezydent Ludomir Handzel zaprosił nas do, jak to nazwać, pracy czy współopiniowania tego projektu powstawania ścieżek rowerowych. Mam ze sobą taką ściągę, która pokazuje, że najlepsze są niekonwencjonalne rozwiązania. 25 września 2003 roku pod basztą pod Zamkiem Sądeckim Sądeckie Towarzystwo Cyklistów otworzyło wytyczoną pierwszą nielegalną ścieżkę rowerową z Nowego Sącza do Starego Sącza. Ona była nielegalna, dlatego że wałem Dunajca nie wolno było jeździć rowerem, za to były kary i tak dalej. To była pierwsza ścieżka rowerowa w Nowym Sączu. Jak się okazuje, szalone pomysły są najlepsze, bo dzisiaj wszystkie ścieżki rowerowe, nie tylko w Nowym Sączu, ale w całej Polsce wytycza się wałami rzek i okazuje się, że można tam jeździć. Panie prezydencie, proszę się nie bać odważnych rozwiązań. Tam, gdzie myśmy kiedyś nielegalnie wytyczyli ścieżkę, tam dzisiaj jest najsławniejsza droga rowerowa, czyli Velo Małopolska. Da się, da się. Natomiast to, że przyjechałem tutaj rowerem, to był pewien problem, bo przejechanie ulicy Lwowskiej do rynku i w ogóle skomunikowanie rowerowe rynku z jakąkolwiek częścią miasta jest niedobre. Ja głęboko wierzę, że to, co pan dzisiaj inauguruje, te szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami, którzy mają podpowiadać najlepsze rozwiązania dla rowerzystów, że to w
bliższym albo dalszym czasie przyniesie, mam nadzieję, że bliższym, świetny efekt i nie będzie już trzeba wytyczać ścieżek rowerowych. Po drodze minąłem, jadąc tutaj, 5 osób na rowerze, 2 to byli strażnicy miejscy na rowerach i to już jest dobry znak, że da się jeździć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź i ten zastrzyk energii od pana prezesa Wojciecha Molendowicza, prezesa Sądeckiego Towarzystwa Cyklistów, dlatego że dzisiaj pewnie wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza wiedzą, że z donosu jednego posłów jest próba wstrzymania budowy właśnie ścieżki rowerowej o długości ponad 3 km, która ma połączyć most 700-lecia z mostem na ulicy Kamiennej, czyli tak naprawdę już z gminą Kamionka, ale dziękuję za tą sugestię, ja się nie zatrzymam, myślę, że wkrótce pojawi się na tej ścieżce asfalt, czyli następne 3 km ścieżki rowerowej w Nowym Sączu powstanie, także dziękuję za ten przykład sprzed wielu, wielu lat przecież. Bo 2003 rok. 2003 rok i będę konsekwentnie zmierzał do tego, żeby realizować plany i marzenia mieszkańców Nowego Sącza, czyli właśnie budowę całej sieci ścieżek rowerowych, która ma być przemyślana. I stąd też z nami obecność pana prezesa Grzegorza Mirka, który zaprezentuje państwu to, co już jest i oczywiście pokaże możliwości połączenia tego w jedną sieć, która mogłaby być racjonalna, która mogła być sprzężona tak, żeby się tam te ścieżki gdzieś nie urywały, nie kończyły, żeby była możliwość, tak jak na to pozwala sytuacja, technika, żeby nam pozwoliła na to, żeby to spiąć w jedną całość. Bardzo proszę pana prezesa o prezentację takiego pomysłu. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Na początek dziękuję, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać, bo to jest bardzo ważne, aby rozwijać i jeszcze raz rozwijać możliwości skomunikowania Nowego Sącza w sposób proekologiczny, sposób, który umożliwia dostanie się do danych miejsc dużo większej ilości osób, wtedy, kiedy mamy drogi nieprzejezdne. Proszę państwa, krótka prezentacja, która została przygotowana, zobaczcie państwo, obecnie mamy 33 km dróg rowerowych w Sączu, w tym 12,5 km naszej ścieżki rowerowej Eurovelo. Jak ona jest, i tu proszę zatrzymać, jak ona jest przez rowerzystów uczęszczana, to każdy z państwa widzi w momencie, kiedy w sobotę, w niedzielę czy godzinami popołudniowymi ktokolwiek chce sobie przyjechać na rowerze. Mamy również około 18,5 km ścieżek wydzielonych, które są obecnie zlokalizowane w części jezdni. Jest to rozwiązanie na pewno na chwilę, dlatego, bo tam, gdzie nie można ze względów na chociażby na rzekę, czy jeśli nie mamy miejsca poprowadzić ruchu rowerowego, prowadzimy ten ruch ścieżkami wydzielonymi z jezdni. Oczywiście trzeba tego w najbliższym czasie się pozbyć, aby nie było problemów i aby bezpieczeństwo było większe. Bardzo proszę dalej. Jak to wygląda i dalej proszę, jak to wygląda, jeśli chodzi o przebieg istniejących ścieżek rowerowych. Zobaczcie państwo na mapie, mamy naszą ścieżkę Eurovelo, mamy ścieżkę obwodnicy północnej, bulwar Narwiku, Kilińskiego, Piłsudskiego. To są ścieżki, o których wszyscy państwo wiecie. Ja mówię tylko i wyłącznie o ścieżkach oznakowanych. Nie ma tego dużo, ale tworzenie całego systemu komunikacyjnego rowerowego jest problemem dla wszystkich, dla zarządców miast, dla zarządców dróg i z tym na pewno, proszę zatrzymać, i z tym na pewno wszyscy się borykają od lat. Ten projekt, który wspólnie z panem prezydentem, z rowerzystami wstępnie konsultowaliśmy, obejmuje rozwój naszej sieci dróg rowerowych do około 80 km. To wydaje się, że jest na dzień dzisiejszy granica możliwości, jeśli chodzi o rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie miasta ze względów urbanistycznych. Przy analizie tego projektu staraliśmy się wprowadzić 2 założenia. Czyli pierwsze założenie, ringi, czyli chcemy, aby rowerem można było objechać cały Nowy Sącz dookoła. Drugie założenie, komunikowanie głównej osi komunikacyjnej miasta, czyli to, o czym pan prezes Molendowicz mówił, czyli możliwość połączenia rynku z dworcem PKP i z dworcem PKS. To jest bardzo ważna rzecz, na którą
Staraliśmy się tutaj zwrócić uwagę. Bardzo proszę dalej. Samych nowych ścieżek 46,5 km. To są ścieżki, które zostały przez nas przemyślane i będziemy starali się dobudowywać połączenia, i tu bardzo proszę o zatrzymanie, w pierwszej kolejności dobudowywać połączenia nowych ścieżek rowerowych z istniejącymi już ścieżkami rowerowymi. Pierwsza taka możliwość to połączenie istniejącej ścieżki biegowo-rowerowej, która kończy się na wysokości ulicy Wiśniowieckiego, czyli przy sklepach meblowych. Musimy przejechać kładką. Chcemy, aby tą ścieżką rowerową można było dojechać aż do ulicy Kamiennej. Sprawdzaliśmy oczywiście wszystkie możliwości techniczne, czy taką ścieżkę można wykonać. Jeśli chodzi o możliwości techniczne, to takie możliwości są. Oczywiście wszystko zależy od posiadanych środków finansowych, ale musimy mieć jakiś plan, aby te ścieżki rowerowe były wykonywane. Tak jak pan prezydencie, nie było i nowych wyzwań, i bardzo dobrze, bo na pewno takie założenia tego całego projektu są. Połączenie ścieżki rowerowej przy ulicy Witosa, ona się kończy przy ulicy Barskiej. Chcemy, aby było to połączone poprzez ulicę Pieczkowskiego, ulicą Nowochruszczycką. To jest też taki odcinek, którego brakuje, jak ktoś jedzie rowerem, zatrzymuje się na końcu ulicy Witosa i praktycznie nie wie, co ma zrobić, tak? Czy ma jechać tym wałem, czy jedną, czy drugą stroną. To jest bardzo ważne, aby te połączenia zrobić. Połączenie ulicy Barskiej z ulicą Krańcową, czy też połączenie poprzez bulwar Rysiów do Eurowelo. Bardzo ważnym odcinkiem jest też skomunikowanie, i za chwileczkę poproszę o zatrzymanie. Bardzo ważnym połączeniem jest też połączenie istniejącej ścieżki, która kończy się przy Moście Heleńskim, połączenie z istniejącym już odcinkiem ścieżki rowerowej, które biegnie w Chemcu. Tam jest zrobiony kawałek ścieżki rowerowej, a podobnie jak ścieżka rowerowa, która jest zbudowana po wałach po lewej stronie Dunajca, możemy tą ścieżkę zaprojektować i wykonać po prawej stronie Dunajca. I to jest właśnie tworzenie tego ringu. Kolejnym ważnym elementem to połączenie tej głównej osi komunikacyjnej, czyli połączenie rynku poprzez Aleję Wolności z dworcem PKP i dworcem PKS. Analizowaliśmy oczywiście, jak to można wykonać, czy to jest w ogóle wykonywalne, bo wiecie państwo, że nie ma możliwości wykonania tego chociażby w istniejących chodnikach. Można to wykonać środkowym pasem zieleni. Nie trzeba wycinać drzew. Mamy na tyle miejsca, żeby ten ruch spokojnie prowadzić aż do dworca PKP. Dalsze odcinki, ulica Pierwszej Brygady do ulicy Węgierskiej. Przy ulicy Pierwszej Brygady też się kończy ścieżka rowerowa. Ulica Jana Pawła, Aleje Piłsudskiego, ścieżka, która teraz jest po prawej stronie, ścieżka, która miejmy nadzieję, że będzie po lewej stronie, i skomunikowanie przede wszystkim tych ścieżek z obiektami w zawadzie. To jest też bardzo ważne, aby do obiektów zawady można było dojechać ścieżkami rowerowymi. Wiecie państwo, i na pewno państwo coraz częściej korzystacie z rowerów, że zapotrzebowanie na komunikację rowerową jest bardzo duże. Połączenie z ulicy Jamnickiej z ulicą ze Skałkami, połączenie do miasteczka galicyjskiego. To są takie punkty, które są punktami bardzo generującymi duży ruch rowerowy, i jeśli chcemy otworzyć Nowy Sącz na turystów, to musimy wszystko zrobić, żeby te punkty, żeby te perełki uwidocznić, a najlepiej dojechać do tych wszystkich miejsc rowerami. Ten nasz plan oczywiście zakłada to, co się już teraz dzieje, czyli budowa nowych ścieżek rowerowych, budowa ścieżki rowerowej bardzo potrzebnej przy ulicy Lwowskiej, budowa ścieżki rowerowej, która wkrótce się pewnie zacznie przy ulicy Nawojowskiej, budowa ścieżki rowerowej przy ulicy 29 listopada. I o to właśnie chodzi, żeby tam, gdzie można, bo oczywiście nie przy każdym remoncie można tą ścieżkę rowerową, powiedzmy kolokwialnie, gdzieś tam upchnąć, ale tam, gdzie można, to trzeba to robić.
po to, aby nasze miasto się po prostu nie zapchało. I bardzo dobrze, że ktoś o tym myśli, że pan prezydent i jego służby o tym myślą i starają się tych ścieżek rowerowych budować najwięcej, gdzie się tylko da. I tak trzeba po prostu robić. Czasem trzeba zmieszać ten ruch rowerowy z ruchem pieszych na pewnych odcinkach, bo jest jakiś budynek, bo są granice działki, które nie pozwalają wybudować danego odcinka, ale dobrze, że się cokolwiek w tym kierunku dzieje. Proszę dalej. I jeszcze dziękuję. Domknięciem tych jakby ringów będą ścieżki rowerowe, które są projektowane przy dwóch chyba największych inwestycjach w Nowym Sączu, czyli przy budowie obwodnicy południowej i przy budowie obwodnicy wschodniej. Tam już projektanci w swoich projektach uwzględnili potrzebę wybudowy ścieżek rowerowych i zobaczcie Państwo, jak może wyglądać ta sieć rowerowa w Nowym Sączu. Praktycznie z każdego punktu Nowego Sącza możemy dojechać do jego granic ścieżkami rowerowymi i ten czas dojazdu z punktu A do punktu B, to bezpieczeństwo dla rowerzystów, które jest chyba dla wszystkich najważniejsze, wtedy zostanie osiągnięte. To nie jest proces prosty, to jest proces, który wykłada na pewno, potrzebuje dużo determinacji, współpracy wielu środowisk, zrozumienia problemu tego, że rower to jest bardzo ważna rzecz, ale myślę, że tak jak działa pan prezydent, będzie działał dalej i prędzej czy później te elementy zostaną wykonane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Ja myślę, że może też czas na pytania, bo tutaj pewnie będzie najwięcej pytań właśnie takich merytorycznych. Ja rzeczywiście potwierdzam, że w trakcie budowy teraz ulicy 29 listopada będzie ścieżka rowerowa, w trakcie remontu ulicy Nawojowskiej będzie ścieżka rowerowa i stąd, szanowni państwo, żeby też wszyscy mogli się wypowiedzieć, uruchomiliśmy specjalny adres mailowy tutaj dla mieszkańców Nowego Sącza, dla wszystkich, którzy chcą zabrać głos w sprawie ścieżki rowerowe @nowysacz.pl. Czekamy do końca wakacji, do końca sierpnia na państwa maile, na państwa uwagi, może pomysły. No mam nadzieję, że zaktywizują się ci, którzy kochają rzeczywiście rowery i którzy będą chcieli się w tym temacie wypowiedzieć. Czy macie państwo jakieś pytania? Jakie perspektywy te 40 km? Tak samo jak powiedział tutaj pan prezes, to mogę potwierdzić, że część rzeczy jest w toku i na pewno będzie realizowane bardzo szybko, nawet w tym roku, bo mówię, tak powiedziałem, 29 listopada już jest realizowane. Ulica Nawojowska wkrótce zacznie być realizowana, a to też przecież ponad 3 km. Jest realizowana ścieżka przy Piłsudskiego, zatrzymana donosem jednego sądeckiego posła i teraz staje się to również powodem do tego, żeby nie udzielać mi absolutorium, więc kuriozalna sytuacja, ale tutaj słowa pana prezesa Wojciecha Molendowicza tylko mi dają siły, żeby właśnie działać dalej w takim kierunku i budować te ścieżki. Także część rzeczy już jest w toku, jest pewne. Natomiast pozostałe elementy będą oczywiście zależały od finansowania, od tego, jak będzie wyglądał budżet miasta, być może środki zewnętrzne. Zobaczymy, jak będzie z następną perspektywą też unijną, ale chcemy mieć jakiś plan. Chcemy wiedzieć, jak docelowo ma wyglądać cała sieć, żeby to nie było chaotyczne od przypadku do przypadku, tylko żeby to się docelowo spięło w pewną logiczną, spójną całość. Bardzo jest różnie w różnych miejscach, bo tak jak tutaj pan dyrektor też realizował różne inwestycje, czasem kilometr ścieżki to jest stosunkowo tania sprawa, bo wystarczy rzeczywiście ta warstwa wierzchnia, ale czasem to są wręcz prace inżynieryjne, bo wymagają podbudowy, wymagają poszerzenia, zagęszczenia terenu, także to wszystko jest bardzo różne w zależności od tego, w jakim terenie jesteśmy i w jakim to technologii też jest wykonywane. Czy z ulicy Piłsudskiego tam w stronę właśnie Kamiennej tam będzie jakaś klatka nad aleją Piłsudskiego, czy to mówimy już o tej ścieżce, która jest teraz zatrzymana? My tutaj mówimy o rozwiązaniu po lewej stronie, czy po prawej stronie, patrząc się z biegiem kamienicy, czyli od strony Skarpy, tak? Wtedy faktycznie przejeżdżamy pod mostem, który ma być teraz wybudowany, wyjeżdżamy na ten most, bo na nim też są projektowane ścieżki rowerowe i z tego mostu zjeżdżamy w kierunku obiektów w Zawadzie. Staramy się, aby te wszystkie przejazdy były jak najmniej kolizyjne.
bo taka jest podstawa, tak? Podstawa jest taka, żeby wsiąść na rower, dojechać do punktu, do swojego punktu docelowego bez zejścia z roweru. Tak to ktoś mówi, że tak to powinno być, aby przejechać bezpiecznie. Nie wszędzie się to da, zwłaszcza w takich miastach, które są mocno zurbanizowane, ale tam, gdzie mamy tereny otwarte i mamy takie możliwości, to w ten sposób to powinno być wykonywane. Nie widzę więcej pytań. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Przypominam, ścieżki rowerowe @nowysacz.pl. Bardzo proszę o przekazanie mieszkańcom takiej informacji, że czekamy na uwagi. Oczywiście ten cały pomysł będzie dostępny na stronach miasta Nowego Sącza. Dziękuję bardzo.